Zdrowie to największy majątek, jaki posiadamy, ale dowiadujemy się o tym, jak je tracimy. Żeby temu zapobiec, warto o nie zadbać. Zapraszam do oglądania programu Czas na Twoje zdrowie. Narodziny dziecka to niezwykłe wydarzenie w życiu każdego rodzica. Często ten mały człowiek jest oczkiem w głowie całej rodziny. Wszystkich cieszą pierwsze słowa malucha, pierwsze kroki i kolejne umiejętności, które nabywa z miesiąca na miesiąc. Niestety coraz częściej zdarza się, że w pierwszych miesiącach życia rodzice zauważają niepokojące zachowanie u swojej pociechy. Na przykład jeżeli dziecko pod koniec pierwszego roku życia nie nawiązuje z rodzicem kontaktu wzrokowego lub kontakt ten jest bardzo krótki, albo nie reaguje, gdy wołamy je po imieniu, czasem sprawia wrażenie głuchego, a czasem słyszy bardzo ciche dźwięki, na przykład szelest cukierka odwijanego z papierka, albo jeżeli dziecko nie gaworzy przed ukończeniem 12 miesięcy i nie wypowiada pojedynczych słów przed ukończeniem 16 miesięcy, lub jeżeli w wieku 18 miesięcy gwałtownie reaguje na zmiany w swoim otoczeniu i codziennej rutynie, może to być autyzm. Rodzice, którzy zaobserwują u swojego dziecka takie objawy, powinni skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub pediatrą. On skieruje ich do specjalisty, który zbada dziecko i podpowie, co robić dalej. Autyzm należy do zaburzeń neurorozwojowych. To znaczy, że zakłócony jest rozwój mózgu i układu nerwowego, co manifestuje się nieprawidłowościami w kilku sferach. Przede wszystkim w sferze komunikacji, czyli porozumiewania się z otoczeniem. Dziecko traci pewne elementarne cechy, które umożliwiają mu komunikację, porozumiewanie i porozumiewanie się z otoczeniem, z rodziną, z innymi dziećmi, przez co nie może nabywać nowych umiejętności i traci też możliwości rozwoju społecznego. Temu towarzyszą nietypowe zachowania, tak zwane zachowania autystyczne, czyli zaburzenia komunikacji, zaburzenia rozwoju społecznego, nietypowe zachowania składają się na triadę objawów autystycznych. Dlaczego do tego dochodzi? Nie wiemy. Wiemy, że czynniki genetyczne niektóre mogą predysponować, zwłaszcza jeśli te czynniki genetyczne będą wyzwolone czy ujawnione poprzez pewne niekorzystne czynniki środowiskowe. Do nich należą infekcje, urazy, stresy, które powodują, że ten plan genetyczny, z którym się rodzimy, może się ujawnić. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, ale zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia. Tak było w rodzinie państwa Szumowskich z Białegostoku. Jędrek został zdiagnozowany, jak miał niecałe 3 lata. Był bardzo grzecznym i pogodnym dzieckiem, także nic nie wskazywało na to, że oprócz tego, że jest taki spokojny, to że ma jakieś problemy. Natomiast już w wieku dwóch lat z kawałkiem było parę takich symptomów, które dzisiaj ewidentnie byśmy uznali za niepokojące. Natomiast na samym początku staraliśmy się to jeszcze z siebie wyprzeć, zignorować. Natomiast Jędrek nie potrafił się przede wszystkim bawić ze starszym bratem. Najchętniej sam przeglądał sobie jakieś książeczki, kolorowanki i był taki nieobecny, zamknięty w sobie. Nie potrafił się bawić, wchodzić w jakieś relacje z rodzicami, nie nawiązywał kontaktu, ale myśleliśmy, że tylko takie spokojne dziecko, tak? Taki mały filozof. Natomiast później już nie dało się tego jakoś ukryć. Musieliśmy się z tym zmierzyć, zaczęliśmy jeździć po psychologach, pediatrach i okazało się, że Jędrek ma autyzm. Taka diagnoza zawsze jest szokiem dla rodziców. Państwo Szumowscy po usłyszeniu tej wiadomości bardzo szybko zareagowali. Intensywnie rzuciliśmy się w wir terapii. Po prostu wszystko, co można było. Warszawa, Kraków, jakieś kolejne diagnozy. Od rana do wieczora po prostu wypełniony plan. Jędrka zawsze gdzieś musieliśmy wozić. Dopiero później, po 2 latach, nastąpił taki okres trochę uspokojenia, tak? Na samym początku jedna pani psycholog mówiła nam, że przede wszystkim powinniśmy zadbać o siebie. Czego my na początku nie rozumieliśmy. No jak to zadbać o siebie? Przecież to dziecko ma problem, tak? Teraz z perspektywy czasu już wiemy, że problem ma cała rodzina. To no, nie da się ukryć. Wpływa na życie rodzinne, wpływa na to, jakie mamy ambicje, aspiracje życiowe, jak spędzamy wolny czas.
Udało nam się z czasem pogodzić z tą myślą, pozbyć się takiego uczucia wstydu, jakiegoś lęku, niepokoju. Znaczy to gdzieś tam czasem wraca, ale już o wiele łatwiej jest nam teraz z tym po paru latach pogodzić się, że Jędrek jest inny, ale nie znaczy, że gorszy. To jest, no, już potrafimy na to patrzeć optymistycznie, a czasem nawet z dawką humoru. Rodzice 10-letniego Jędrka oboje pracują, mają jeszcze 13-letniego syna. Starają się, aby ich życie wyglądało jak w każdej normalnej rodzinie. Wszystko mają zaplanowane według grafiku. Jeździmy na Puławskiego, praktycznie drugi koniec miasta, także jest rano jedna wyprawa. Jędrzej ma zajęcia, 3 godziny zajęć indywidualnych i 5 godzin w sumie zajęć grupowych. W międzyczasie jakiś posiłek, obiad, wyjście na spacer, zajęcia takie uspołeczniające i zazwyczaj około 16 odbieramy Jędrka. Chyba że mamy jakieś jeszcze inne zajęcia popołudniowe, to praktycznie prawie przez cały tydzień mamy jakieś, to wtedy ewentualnie jeździmy jeszcze na jakieś zajęcia. Teraz zrobiło się ciepło, więc podejrzewam, że częściej będziemy jeździć na hipoterapię, na konie. Jędrek bardzo lubi jeździć konno. Dosyć często jeździmy jeszcze po południu na basen. Jędrek nikt go nie uczył w życiu pływać, ale nauczył się pływać. Pływa dziwnie, śmiesznie, ale pływa i sprawia mu to bardzo wielką frajdę. Oprócz tego jeszcze mamy zajęcia w Aksonie, dodatkową taką terapię przez pół roku. No a weekendy staramy się zagospodarować na jakieś takie życie rodzinne. Osoby borykające się na co dzień z problemem autyzmu potrzebują wiadomości i wsparcia. Tę pomoc mogą otrzymać w Białostockim Oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Siedziba stowarzyszenia mieści się przy ulicy Puławskiego 96. Nasze stowarzyszenie istnieje już od 97 roku, od 17 lat. Szerzymy wiedzę i informacje na temat, co to jest autyzm. Jest to dla nas wszystkich bardzo ważne, bo stowarzyszenie zakładają rodzice. Rodzice, którzy w czasie, kiedy właśnie powstawało stowarzyszenie, nie znaleźli pomocy. Szukali specjalistów, szukali osób, które zechciałyby właśnie zająć się autyzmem. W naszej siedzibie prowadzimy ośrodek, w którym ma oddziały przedszkolne, szkoły i gimnazjum. I na tą chwilę może ono pomieścić w ciągu dnia tylko i wyłącznie 30 dzieci. I młodzieży. Dlatego naszym marzeniem jest, ażeby rozwinąć tę działalność na każdym etapie, zarówno tą edukacyjną, na poziomie normy umysłowej i upośledzenia umysłowego, a także aktywności i aktywizacji zawodowej, a w przyszłości stworzenia miejsca, w którym osoby dorosłe z autyzmem znajdą taką swobodną przystań, i gdzie będą mogły swobodnie żyć i się po prostu realizować. W związku z tym, że kwiecień jest miesiącem wiedzy na temat autyzmu, Białostockie Stowarzyszenie zorganizowało specjalną konferencję naukową pod tytułem Mam prawo do. Karta praw osób z autyzmem. Karta mówi o bardzo wielu prawach, tych praw jest 18 i tak naprawdę dotyka bardzo różnych sfer. Począwszy od takich zapisów, które mówią po prostu o tym, że jest to osoba, która no właśnie ma swoje prawa, powinna być równo traktowana w społeczeństwie. I pewne zapisy dotyczą pewnych sfer życia, takich najważniejszych jak rynek pracy, czyli praca, jak edukacja, jak zdrowie i dostęp na przykład do terapii, do wczesnej diagnozy. I tak naprawdę obejmuje właśnie w tych ogólnych zapisach, można powiedzieć, całość życia społecznego, funkcjonowania takiej osoby w społeczeństwie. Z edukacją dzieci z autyzmem zdecydowanie w ostatnim czasie się znacznie poprawiło. Jest to związane ze zwiększeniem subwencji oświatowej na osobę z autyzmem w systemie edukacji. I te dzieci jakby realizują obowiązek szkolny zarówno w szkołach integracyjnych, jak i w placówkach specjalistycznych, które realizują terapię osób z autyzmem. Natomiast większy problem pojawia się, gdy te osoby kończą system edukacji i stają się osobami dorosłymi. W tym momencie, pomimo tego, że są przypadki, kiedy kończą studia, nie wchodzą na rynek pracy. Są organizowane dla nich specjalne zakłady aktywności, aktywizacji zawodowej czy warsztaty terapii zajęciowej. Niestety tam jest znacznie ograniczona liczba miejsc, czy na miejsce trzeba bardzo długo czekać, a otwarty rynek pracy nie przyjmuje tych osób ze względu na dużą konkurencję. Po prostu ludzie neurotypowi nie mają pracy, a tym bardziej osoby z autyzmem.
Działalność stowarzyszenia możliwa jest dzięki realizacji wielu projektów, a także z wpływów z 1%. Placówka może również liczyć na pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wspieramy Krajowe Towarzystwo Autyzmu, bo chcielibyśmy pomóc w realizacji ich zadań, pomóc ludziom, którzy napotkali na swojej drodze trudności, na które nie mieli wpływu. Teraz stowarzyszenie zależy stowarzyszeniu na budowie nowej szkoły i chcielibyśmy się w jakiś sposób w to zaangażować, bo to byłby na pewno milowy krok w rozwoju tej organizacji. Mamy w Białymstoku kilkaset rodzin, które należą do tego stowarzyszenia, które codziennie bardzo dużo czasu poświęcają na rozwój dzieci chorych na autyzm, bardzo często właśnie swoich własnych dzieci i dzięki takiej pracy mają możliwość uzyskania pomocy z zewnątrz, mają możliwość zwrócenia się do kogoś o tą pomoc, nie są pozostawieni sami sobie i bez wątpienia taka działalność rodziców uzupełnia, a wręcz tak naprawdę kieruje też funkcjonowaniem organów publicznych, tak żeby nasza działalność polityków czy innych urzędników była jak najbardziej skuteczna i rzeczywiście celowa. Aby pokazać, że autyści są wśród nas i wykazać solidarność z nimi oraz ich rodzinami, Białystok po raz trzeci włączył się do akcji Zaświeć się na niebiesko. Z okazji Światowego Dnia Wiedzy na temat autyzmu budynek ratusza miejskiego został podświetlony na niebiesko.